możemy się pokusić też o zmianę tego nieba na inne. I teraz pokażę, jak by to wyglądało, jakbym zaeksportowała inne niebo. O, chociażby takie. Też wygląda super ciekawie. To jest zdjęcie, które też kiedyś zrobiłam. I naprawdę wygląda to super. A teraz pokażę jeszcze, jak to się będzie zmieniało, jak damy inne podkłady nieba. Na przykład przeciągnę sobie kilka takich aplikacji, które zrobiłam. To jest jedno, to są chmury, które kiedyś zrobiłam. Tu jest kolejne zdjęcie, które też kiedyś zrobiłam. Tu są kolejne chmurki. Kategorie są bardzo różne, to z różnych miejsc, z różnych okresów. Tu mam takie bardzo fajne zdjęcie, z którego też można niebo wykorzystać, z nad jeziora. To jest też zrobione kiedyś w górach, przepiękne. I zaraz zobaczymy, co będzie można z tym wszystkim zrobić. Kolejne zdjęcie. I może jeszcze dla przykładu wybiorę o takie troszeczkę inne. Też jest dosyć ciekawe. Do wszystkich tych kolorytów nieba dodaję oczywiście kanał alfa kolejno, żeby uzyskać przeźroczystość. Bo jeżeli będę nad tym pracować, no to ta przeźroczystość może mi się przydać. Teraz będę kolejno te zdjęcia podkładać pod naszą pracę. Proszę zobaczyć. Jeżeli użyję tego zdjęcia, no to jest zupełnie inna kategoria w tej chwili. Jeżeli użyję tego, jeszcze inaczej to wygląda. Kolejne, no to tutaj trzeba byłoby nad tym popracować oczywiście, bo tu wchodzą te drzewa, które nienaturalnie wyglądają, ale to potem pokażę, co można będzie z tym zrobić. Teraz, jeżeli bym użyła tego zdjęcia, no to też widać, że jak zamknę, że to było zdjęcie nad jeziorem, więc tu trzeba będzie po prostu pomanewrować skalowaniem i też będzie można to wykorzystać do obróbki. Teraz takie niebo wygląda całkiem fajnie. Może być takie, wygląda pięknie, pastelowo. A może być też takie. I tu w przypadku tego zdjęcia to nawet nie potrzeba wyrzucać tego krzewu, ponieważ on się bardzo fajnie wkomponował w całość. Wygląda, jakby to było naturalne. Natomiast jeżeli byśmy chcieli go usunąć, no to oczywiście manewrujemy skalowaniem, powiększamy to niebo po prostu, które jest na spodzie, no i dopasowujemy to w odpowiedni sposób. Jest jeszcze kolejne niebo, też fajnie wygląda, z takimi rozproszonymi chmurkami. Mamy podłożone teraz takie niebo, ale możemy jeszcze bardziej wyeksponować to niebo, jeżeli na tej warstwie wejdę sobie w kolory, w temperaturę kolorów i dodam troszeczkę ciepła. O, i to wygląda w tym momencie super i myślę, że takie zdjęcie można zachować, można wyeksportować. Naprawdę dało to świetny efekt. Teraz podłożymy kolejne zdjęcie pod naszą pracę. O, na przykład takie. Też wygląda to super. Jeżeli na tym zdjęciu pomanewrujemy sobie jeszcze kolorem i na przykład skorzystamy z ekspozycji i pomanewrujemy poziomem czerni, to te chmury, które są u góry, bardzo nam się przyciemnią i też dało to super efekt. Teraz wybiorę kolejne zdjęcie, na przykład takie. I teraz widać, że to zdjęcie za bardzo zachodziło tutaj, bo to jest zdjęcie zrobione nad jeziorem, więc zrobimy sobie w ten sposób. Przejdziemy na 12,5% i weźmiemy skalowanie. I teraz jak sobie przeskaluję,
I teraz sobie przesunę. Dobrze. Teraz zrobię, dopasuj warstwę do wymiarów obrazu. To mam już jakby inne to niebo. I jak teraz podłożę, to widać, że to wygląda całkiem ciekawie. Natomiast jeżeli bym chciała bardziej wyeksponować w tym momencie to słońce, no to mogę sobie to przesunąć. Czyli zrobię tak, na tej warstwie zrobię drobne przesunięcie do góry. I już. I mam bardzo fajny efekt, chociaż tutaj wygląda na to, że to jest troszeczkę zmiana kolorystyki jakby, ale można nad tym popracować, troszeczkę front przyciemnić i można naprawdę bardzo fajne efekty uzyskiwać. A oto kolejne niebo, które również możemy podłożyć pod tę pracę. Wygląda pięknie. I jeszcze jedno pokażę. To też wygląda rewelacyjnie, podświetla nam tę wieżę i naprawdę nadaje takiego efektu bardzo ciekawego zdjęcia. Mamy tu jeszcze takie chmurki. Też wygląda bardzo ciekawie. A teraz zduplikujemy tę warstwę. Przejdziemy na tą górną i spróbujemy troszeczkę przyciemnić ten obraz. Zastosujemy tutaj cień i podświetlenie. Dodamy troszeczkę cienia, żeby te mury były takie ciemniejsze trochę, wieża, żeby była ciemniejsza, podświetlenia, żeby było trochę mniej. Punkt bieli też damy na minus. Kompresję zostawimy na tym normalnym poziomie. Dobrze. Ok. I taka jest różnica. To jest to z cieniem i podświetleniem, a to jest to poprzednie, dużo jaśniejsze. Teraz mogę sobie wziąć tę warstwę nieba i widzę, że to zupełnie inaczej w tym momencie wygląda. Jest bardziej zharmonizowane z tymi chmurami ciemnymi, mury też są trochę ciemniejsze, wygląda to bardzo fajnie. Teraz możemy sobie tę warstwę zduplikować i zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jeżeli zastosujemy barwę i nasycenie. Wystarczy, że przesunę wskaźnik barwy i mogę zauważyć, jak fantastycznie się zmieniają kolory na tym zdjęciu. Jaka jest gra świateł na chmurach, jaka jest gra świateł na murach, jak wyglądają rośliny. Możemy sobie dopasować takie kolory, jakie nam odpowiadają. Tu wyszedł na przykład taki baśniowy, różowy kolor nieba. Jak przeciągnę w innym kierunku, to wyszedł taki piękny, pastelowy róż. I jeżeli nam się takie zdjęcie podoba, to zawsze możemy je zapisać. Te narzędzia dają ogromne możliwości. Tak wyglądało nasze oryginalne zdjęcie. A to efekty pracy ze zmianą nieba. Do usunięcia oryginalnego nieba wykorzystano różne techniki i narzędzia GIMP-a, między innymi różdżkę, gumkę, jak również odręczne zaznaczanie, a także progowanie. W kolejnych odcinkach pokażę, jak wykorzystywać inne narzędzia do podobnych celów. Serdecznie zapraszam do oglądania moich filmików i życzę przyjemnej zabawy.